Pierwszy temat, który mamy na dzisiaj, to jest pan Rafał Zeorski. Po raz kolejny będziemy mówić Cześć, dzisiaj o panie Rafał, Rafał. witamy cię ponownie w naszym programie. <laughs> tak, będziemy znowu mówić o Rafale. Ale uwaga, tym razem nie o epickim Filipie, tylko o nowej aferze, w której pan Rafał występuje. Już tłumaczę, bo temat jest mega ciekawy, chciałbym, żebyście też złapali i wyłapali pewien kontekst, który ma tutaj miejsce. FX Mac. Pisze i czytam tutaj za FX maga. Afera na GPW. MPay na celowniku KNF, Rafał Zaorski w Centrum Wydarzeń. Komisja Nadzoru Finansowego zawiadomiła o rozpoczęciu postępowania prawnego związanego z ujawnianiem informacji poufnych i ich wykorzystaniem w obrocie akcjami MPay. Kto nie wie, co to jest inside Trading, to się zaraz dowie. Urząd podejrzewa, że doszło do przestępstwa. W Centrum uwagi znalazł się, znalazła się osoba Rafała Zaorskiego, który otwarcie angażował się w promowanie planu stworzenia przez MPay nowego. Stable coina. I teraz o co chodzi? KNF rozpoczął postępowanie prawne związane z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, więc jakby tutaj nie mówimy o przestępstwie, tylko podejrzeniu popełnienia przestępstwa, więc jakby weźmy to po pierwsze jakby pod uwagę, czytajmy dosłownie. I teraz jak tłumaczy KNF? Przestępstwa te polegały na nieuprawnionym ujawnieniu i wykorzystywaniu informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy, w ramach której MPSA zobowiązał się do podjęcia prac nad wprowadzeniem kryptoaktywa stablecoina oraz umożliwienia użytkownikom aplikacji MPay nabycie tego kryptoaktywa, jego transferu na konta i portfele, niezależnie od aplikacji MPay, a także używania go do płatności za bilety i wykonywanie innych opłat. Tuż czytam dalej: ruch KNF odnosi się do wydarzeń z jesieni 2021 i to będzie bardzo ciekawie. Wówczas notowania MPay wystrzeliły około 400%, ale dlaczego wystrzeliło 400%? E, intencją strony jest, e, bo tutaj dalej czytamy: intencją strony jest e, rozszerzenie w przyszłości projektu możliwości przechowywania w aplikacji M-Pay kryptowalut innych stablecoinów zakupionych przez WSK. bo Taka była intencja stworzenia tego, tej aplikacji. E, w reakcji na przedstawiony wówczas przez M-Pay komunikat, akcje spółki w trakcie kolejnych sesji zyskały ponad 40%, kluczową rolę w nadaniu e, inicjatywie rozgłosił, e, rozgłosu miał Rafał Zolski. Zapowiedział. Że on po prostu, no, jako znana osoba, że on zbuduje taki stablecoin i dzięki niemu MPay zyskał w krótkim czasie ponad 400%, bo w zaledwie miesiąc akcje zyskały 350%, wzrastając 4,40 do poziomu 1 zł. Trzymajcie się jeszcze chwilę, dobra? Jednak po kilku tygodniach dynamicznej zwyżki nastąpiła długotrwała i konsekwentna przecena. No teraz akcje są po 79 groszy MP. Więc Panowie, może wytłumaczcie, tak? Mirek, tutaj, jako że zajmujesz się kupowaniem akcji spółek, no to może wytłumaczysz nam wszystkim, na czym polega inside trading i dlaczego tutaj jest podejrzenie KNF-u, że coś takiego mogło mieć miejsce? Znaczy, tak w skrócie, może tak troszeczkę naświetlając polską giełdę, ona ma stosunkowo kapitalizację, więc jakieś takie drobne działania powodują duże wahania kursów, szczególnie małych spółek. Tutaj w tym wypadku, znaczy inaczej, każdy inside trading, czyli sytuacja, w której ktoś powiązany z firmą wykorzystuje informacje negatywne bądź pozytywne, ujawnia je bądź nie ujawnia, tylko po prostu wykorzystuje do zakupu, są na niekorzyść wszystkich innych inwestorów, których tych informacji nie mają. Więc jeśli to w tym momencie zaistniało, tak, a po tych wahaniach kursu można stwierdzić, że tak było no to to powinno być po prostu karane i tutaj nie mam żadnych wątpliwości. No po prostu to jest działanie na niekorzyść osób, które takiej informacji nie mają. No tutaj ta pozycja pana Rafała wiąże się bezpośrednio z tym tematem, gdzie rozmawialiśmy o flipie. Pan Rafał wykreował sobie chyba bardziej mam wrażenie... Ja tak, obserwując teraz tą sytuację, mam wrażenie, że on chyba lepiej zarabia na byciu influencerem, taką osobą, która gdzieś tam podpinając się pod różne tematy wywołuje określone ruchy, niż rzeczywistej inwestycji, I, i, I czy nawet spekulowaniu, tak? bo spekulowanie to podpinanie się pod jakieś trendy, a ja mam wrażenie, że on te trendy tworzy. O co chodzi? No w skrócie, jeśli macie informację, że wydarzy się z jakąś daną spółką coś pozytywnego albo negatywnego, i mało tego jeszcze, możecie to powiedzieć. I wykorzystując swoje zasięgi, spowodując, że dużo osób, u wielu osób powstanie jakieś pozytywne bądź negatywne skojarzenie z daną spółką, a za tym ruch danych akcji, możecie na tym zarobić. Ja nie wiem, czy w tym wypadku to było, trzeba było prześledzić, czy tutaj. No, po pierwsze się nie na tego prześledzić tak w sposób, bo to, to nie robi się też. Znaczy, to nie jest taka prosta sprawa, bo w przypadku inside tradingu to jest tak, że wiadomo, że gdyby pan Załorski, na przykład wiedział, że on będzie to budował i kupił sobie akcję MPEI, no to mielibyśmy do to czynienia z Znaczy inside... to, 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 co ja tutaj powiedziałem, to jest. Ja nie chcę tego sugerować. Nie, ja, wiem, tak? ja wiem, ja wiem, A Natomiast to też pan Rafał, jednego my nie możemy odebrać, jest inteligentnym gościem i gdyby. Nawet taką sytuację chciał zrobić, to zakładam, że nie zrobiłby tego na swoje nazwisko. W związku z czym, jeśli kurs urósł o 40%, to trzeba byłoby przejrzeć sobie rejestr tych transakcji, które zostały zawarte. I czy ktoś dużego deala nie zrobił? Tak, no, na przykład dzień, który na przykład, ktokolwiek. Znaczy, ktokolwiek to wcześniej nie handlował Związanie. na tym, a nagle przed tą sytuacją, na przykład kupił jakiś fajny pakiet, który po wzroście nagle sprzedał, tak? Ale do tego nie mamy narzędzi, to KNF, rejestry i tak dalej, ale no, zrobiono tego mądrze, podejrzewam, jest ciężkie do wykrycia. A na polskiej giełdzie proste, bo, bo ma mała kapitalizacja. Nie? Tak, bo w ogóle to jest bardzo ciekawy temat. Słuchajcie, ja wiem, że może nie każdy siedzi w, w akcjach, obligacjach, w krypto i tak dalej, ale jakby KNF de facto podjął działania. Nie mówiąc wprost, że chodzi o inside trading, bo żeby jakby skazać kogoś za inside trading trzeba mieć bardzo mocne dane, a tak naprawdę ciężko jest mieć dane na temat inside tradingu, bo w sumie nie wiesz, no tak naprawdę wiesz, no, znaczy, po ciotka tak, kogoś prezesa na przykład kupiła akcję spółki, no i jest podejrzenie, że tak. pociotka mogła w jakiś tam sposób dostać informację od pana prezesa, tylko jak dowie, wiesz, tak. ona powie, że nie, pan Bóg mi powiedział, tutaj tak, u, śniło mi się, tutaj była sprawa ujawnienia informacji, tu bardziej o, o, nie, tu bardziej o, o, o. chodzi jakby FX pisze coś takiego, to raczej jest komunikat KNF. u oni piszą, że tak, że chodzi o... Mm... Transfer konta i portfele e, niezależnie od aplikacji. Czyli chodzi o to, że stworzenie tego stablecoina miałoby być w ramach aplikacji, ale potem już poza aplikacją. Przez co udziałowcy MPEJA nie zyskiwaliby w pełni, bo zyskiwaliby tylko w ramach tej aplikacji, a wszystko poza aplikacją oni mhm. już by na tym nie zarabiali. I dlatego KNF mówi, że staje w obronie udziałowców MPEJA, że jakby tak, tu tak, byłoby tak. coś takiego co e, było, masz rację, To jest spuka, taka by sytuacja. Nie nie? tak. Y y y ta sytuacja jest troszeczkę bardziej szczegółowa, ja się skupię na takiej ogólnej, ale ogólnie. Takich, takich wariantów jest sporo, no i zazwyczaj na tym tracą właśnie taki, takie, takie osoby, które w jakiś sposób sobie inwestują, nie mając takiej wiedzy. Znaczy, takiej wiedzy, że tak powiem, poza, poza, poza książkowej, no to jest bardzo szkodliwe, tak? bo, bo bardzo źle wpływa na rynek kapitałowy. Tracimy zaufanie ogólnie, jest bardzo małe zaufanie do, do, do rynku kapitałowego w Polsce, powodowane przez różne czynniki rządowe i właśnie tego typu, więc, no, w mojej ocenie, bardzo negatywne i wszystkie tego typu Przejawy w mojej ocenie powinny być. Jeśli są uzasadnione, to. Ja wam dopowiem tutaj od strony formalnej i prawnej, dlaczego to tak wygląda i dlaczego to tak brzmi, bo pewnie wiele osób się zastanawia, dlaczego jeżeli KNF rzeczywiście ma coś tutaj do zarzucenia, czemu nie zgłasza po prostu przestępstwa? Otóż nie ma takiego narzędzia, gdzie zgłasza się przestępstwo i jedyne co można zgłosić, to nawet jeżeli ma się dowody, argumentacje, nawet jeżeli ma się jakieś tutaj rzeczy, które rzeczywiście potwierdzają popełnienie takiego przestępstwa, to zgłasza się, co? Podejrzenie, podejrzenie. podejrzenie popełnienie popełnia. przestępstwa. Mm -hmm. Więc jeżeli my mamy do czynienia z informacją, że KNF. Na dzień dzisiejszy już zgłasza, robi kroki prawne, które polegają na zgłoszeniu podejrzenia popełnienia przestępstwa, to oni de facto do prokuratury zgłaszają popełnione przestępstwo i pytają prokuratury, później sądu, czy rzeczywiście takie przestępstwo miało miejsce i czy rzeczywiście ich wykładnia przepisów w kontekście do sytuacji jest poprawna. Tylko wiesz, co Łukasz, bardzo często wykorzystuje się jakby podejrzenie popełnienia przestępstwa jako broń pr -ową. To szczególnie w polityce jest częste, że jakiś jeden Polityk czy tam dziennikarz jedyn, drugiego pozwie o podejrze podejrzenie popełnienia przestępstwa, i to wiesz, nic nie znaczy w gruncie mm -hmm. rzeczy. Po prostu ja zgłosiłem Wływane do prokuratury możliwość, ale już każdemu, jak to brzmi. Nie? Każdemu takie prawo przysługuje. I oczywiście, poczekajmy, zobaczmy, jak się sprawa skończy, bo na dzisiaj możemy sobie tylko rozmawiać odnośnie tego, co jest w komunikacie, jakie są oświadczenia, kto co na tym zrobił, kto nie zrobił, ale umówmy się, że mamy świadomość pierwsza pierwszej rzeczy. Że rzeczywiście coś jest na rzeczy, skoro tutaj doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście udziałowcy. Znaczy, wiemy, że coś się też zdarzyło, być, bo były duże ruchy na przedszkolach. Po drugie, widzimy ostre, duże ruchy na akcjach. A po trzecie, mamy świadomość, że to nie jakiś tam bolek z naprzeciwka, tylko rzeczywiście instytucja, która, umówmy się, w naszym państwie najmocniej i najbardziej. Pilnuje rynku kapitałowego, finansowego, ma pewne zastrzeżenie do tego typu działań. Ja myślę, że KNF-owi moglibyśmy zarzucić wyroku. W więcej... nie ma, będzie, poczekajmy. My możemy jakby tylko stwierdzić, że rzeczywiście coś takiego się dzieje i przedyskutować, czy dobrze, czy nie. Czy jeżeli bym zapytał was wprost, czy jesteście przeciw kombinowaniu. Yy, oszukiwaniu inwestorów, oszukiwaniu udziałowców, to każdy z nas podniesie rękę i powie tak, zgadzam się, więc umówmy się, jeżeli ktoś ma coś na sumieniu, KNF chce coś sprawdzić, niech sprawdza, jeżeli ktoś nic nie ma na sumieniu, a KNF chce to sprawdzić to KNF nic nie znajdzie. Koniec w temacie. A tutaj tylko, tak dwa słowa. KNF w mojej ocenie raczej, raczej wykazuje się niezbyt bardziej, wykazuje się niezbyt dużą nie, taką dynamiką niż nadgorliwością, więc w tym wypadku jeśli się wykazał, to, no, to zaczekajmy, bo pewnie coś jest na temacie. Na znaczy w ogóle bardzo ciekawy temat, jeśli chodzi na przykład o inside trading, to jakby jest pewna forma inside tradingu, nie, na pewno wiecie, rządowa. Mhm. Na przykład to? bardzo... No, rząd to jest najlepsza forma inside tradingu, tak? Tylko tam w ogóle nie ma takiego podejrzenia, dlatego że jak posłowie wiedzą, że jest jakaś ustawa, że coś się będzie działo, przekazują informacje, ktoś zarobi na tym bardzo dużo. Jest bardzo znana metoda na inwestowanie w Stanach Zjednoczonych, w Polsce. Nie wiem jak to jest, proszę napisać w komentarzach, jeśli wiecie. W Stanach Zjednoczonych jest tak, że możesz obserwować, kto inwestuje w jakie spółki giełdowe i są inwestorzy, którzy bardzo często obserwują właśnie polityków, senatorów tamtejszych i widzą tylko, kto kupuje jakie akcje, to zaraz cyk. Tak. Ale za to było mnie. zestawienie i to na rynku amerykańskim było pokazane, o ile senatorowie poszczególnych partii są skuteczniejsi od rynku. To znaczy, na ile oni dobrze inwestują. Przypadek. A Przypadek teraz ja tylko nie. tutaj kamyczek do naszego ogródeczka małego. Nie, nie wiem, czy pamiętacie, jak mieliśmy początek takiej wzrostu inflacji w Polsce. Rząd zapierał się, to były parę lat temu, dwa, trzy lata temu. Rząd zapierał się, że inflacja nie będzie rosła i żebyśmy byli spokojni, ponieważ oni panują nad inflacją. Pilnują cenę inflacyjnego. A w tym samym czasie pan premier Morawiecki dokonał dużego zakupu obligacji, uwaga, indeksowanych inflacją. Hmm, Okej. Okay. No, myślę, że każdy, kto patrzył na to, co się globalnie dzieje, no to wtedy wiedział, że. No ale to, przepraszam, to były komunikaty rządowe. Oni to ogłaszali no, całemu. Co mi nie, prawda? Ja powiem tak. Nie, po <laughs> prostu, ale w, nie, nie wiem, co mi chodzi, że jakby działanie przeciwko inflacji na zasadzie takiej, że ludzie nie bójcie się, dalej konsumujcie tak, jak powinniście konsumować. Ja nie bronię rządu. Żeby ale to było działanie jasne. jest proinflacyjne. Ale wiesz, jakby. No, no nie. Jakby Aj, kupowanie tak, że napędza tak. gospodarkę jednocześnie, co nie, nie działa, chwileczkę, na chwileczkę. Inflacja Zaznanie zależy o tym mieliśmy od tego, Ale tylko wyjaśnijmy. Inflacja od, zależy od, do ilości, od ilości pieniądza w obiegu i szybkości jego czyli zduszenie inflacji po wszyscy nic nie wydawać ale nie 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 bo tak jak w nie powolutku inflacja zależy od dwóch czynników od prędkości Czynika, tego jak wydajemy człowiek. pieniądze jak szybko go i wydajemy hmm. i od ilości czyli te dwa czynniki są mówienie że inflacji nie ma napędza to co powiedziałeś, napędzanie. Ona oczywiście Napędza to miało... gospodarkę. Znaczy nie mówię... Inflacja oczywiście, zawsze jest. Nie? Ale jednocześnie nie inflację, ma. tak? Jasne. Ja to... nie mówię, że hamowanie Jasne. gospodarki było... Ale to inny temat, może na kiedy indziej. Wróćmy do Rafała. Tak. Ja tylko chciałem powiedzieć, że mistrzem jakby inside tradingu jest, jak wiecie, Elon Musk. To jest w ogóle trzech. K nie powiem tak. kto, w jeśli chodzi, My bo ile od nas... o pół sekundy, żeby Ach. to samo wskazać, bo działanie naprawdę, umówmy się, panowie pod pewnymi względami są do siebie podobni, korzystają z podobnych narzędzi. No tylko Rafał ma dużo mniejsze zasięgi. Tak nie, i podejrzewam, zidom. że on jest mniejszy, ale on ma się od kogo uczyć i z jednej strony fajnie, że się uczy, bo, bo to jednak pokazuje pewną klasę w biznesie. Jak już rozmawialiśmy wcześniej, dzisiaj biznes nie robi się na zasadach ciężkiej pracy, tylko kombinowania, wymyślania nowych sposobów. Fajnie, że coś kopiuje, tylko umówmy się, niech kopiuje te najfajniejsze fajniejsze, najsensowniejsze i najbardziej uczciwe rozwiązania. No niezależnie od tego, jaki będzie ostateczny wyrok, wyrok w tym wypadku, warto podkreślić, że na pewno Rafał ma, pan Rafał ma przemyślaną strategię dotyczącą tego, w jaki sposób budować swój wizerunek. I na pewno na tym nie straci. <gadanie> bo, bo bardzo ładnie polaryzuje dwie grupy, dwie strony, tych, którzy go nienawidzą w tym wypadku i tych, którzy go kochają. No i na tym I, gra. A to, w ogóle nie, a to w ogóle nie o to chodzi, bo chodzi o to, żebyśmy gadali i jak gadamy, to on jest influencerem, a jak jest influencerem, to to, co powie, to ludzie z Zwracajmy na to uwagę i mamy takie właśnie sytuacje jak w przypadku MPN. No, ale z drugiej strony im większa polaryzacja, tym większe zaangażowanie też no po tak, dwóch tak, stronach, oczywiście automatycznie tak. dużo łatwiej pewne, pewien I, wpływ na I w na tym wypadku mieć. odpowiedzieliśmy o co chodziło z, ze złotą 44. Tak naprawdę pewnie nawet li, nie liczył, że to przejdzie. On tak, chyba ale powiedział ale to w którymś którym tak, wywiadzie tak. później, że tu chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby prowokować.